Mieszkańcy powiatu opatowskiego, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z wojskiem, mają do tego okazję, bowiem w poniedziałek 15 maja w Opatowie rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Potrwa do 26 maja. W kwalifikacji weźmie udział 295 osób. To jest 250 osób z rocznika 2004, z wcześniejszych roczników 50 osób i mamy również 5 kobiet. Celem kwalifikacji jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji. Również tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej. Kwalifikacja wojskowa, można powiedzieć, jest takim kluczem, taką możliwością wejścia na ścieżkę pasji wojskowej. Bowiem ustawa z marca 2022 roku o obronie ojczyzny dała większe możliwości wstąpienia w szeregi sił zbrojnych. To już nie tylko funkcjonujące od 5 lat Wojska Obrony Terytorialnej czy zawodowa służba. Ale i również dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa, która może być realizowana poprzez odbywanie najpierw kursu podstawowego, który trwa 27-28 dni, a później już kursów specjalnych trwających 11 miesięcy, czy też poszerzenie możliwości kształcenia młodych ludzi w akademiach wojskowych. Obowiązek przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w powiecie opatowskim spoczywa na Wojskowym Centrum Rekrutacji w Sandomierzu. W czasie trwania kwalifikacji prowadzimy również promocję różnych form służby wojskowej. Osoby stające o kwalifikacji zapraszamy do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego. Jak Państwo widzicie, tutaj mamy różne punkty promocyjne, tak, łącznie z jednostką specjalną. Coraz więcej osób wiąże swoją przyszłość zawodową właśnie z armią. W ubiegłym roku blisko 14 tysięcy osób podjęło pracę zawodową w wojsku. Do dobrowolnej zasadniczej służby zgłosiło się ponad 16 tysięcy rekrutów. W tym roku dla ochotników Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało 25 tysięcy miejsc.